Wielką sobotę poznańscy kibice tłumnie przybyli na stadion, aby dopingować piłkarzy w derbach Poznania. Mimo rywalizacji pozytywnych akcentów nie brakowało. Wręczono nagrody młodzieżowca miesiąca Filipowi Marchwińskiemu, wspólnie uczczono pamięć piłkarza obu klubów i zorganizowano atrakcje wielkanocne dla najmłodszych piłkarzy. Choć starcie z lokalnym rywalem na ogół kojarzy się negatywnie, 20 tysięcy zgromadzonych fanów udowodniło, że w stolicy Wielkopolski piłka nożna stoi ponad podziałami. To derby, więc mam nadzieję, że były one interesujące dla kibiców. To prawdopodobnie najbardziej przyjazne derby na świecie. Atmosfera na stadionie była naprawdę świetna. Dla nas ważne było zdobycie 3 punktów i liczę na to, że kibicom podobała się nasza gra. Lech kontrolował przebieg pierwszej połowy. Zwieńczeniem dobrej dyspozycji gospodarzy była bramka zdobyta przez Michała Skurasia w 34 minucie meczu. Cieszę się przede wszystkim, że wygraliśmy, bo w drugiej połowie gdzieś Warta przejęła kontrolę nad spotkaniem. Brakowało zebrania drugiej piłki, myślę, że to był nasz największy mankament w tym spotkaniu, no ale indywidualnie mogę być zadowolony z tego meczu. Z kolei Warta zanotowała w pierwszej części spotkania zaledwie 74 celne podania oraz 2 strzały na bramkę rywali. Ta pierwsza połowa bojaźliwa, może pierwsze te 7 minut były gdzieś tam na naszą szalę, ale później to no strasznie bojaźliwie gdzieś tam już Lech tylko dominował, tylko czekaliśmy tak naprawdę chyba do przerwy. Taka postawa drużyny nie mogła odpowiadać trenerowi Dawidowi Szulczkowi, którego reakcja w szatni odmieniła grę zielonych. Zawodnicy wyszli bardziej zmotywowani i gotowi do agresywniejszej gry. Chyba pierwszy raz trenera Szulczka widziałem w takiej roli, bo trochę potrząsnął nami. Więc no pomogło, bo gdzieś wyszliśmy z głową do góry i Lech miał problem. Mecz stał się bardziej wyrównany. Choć z Relak dochodził do niewielu szans bramkowych, Lech musiał szybciej operować piłką i rozciągać grę do bocznych obrońców w celu poradzenia sobie z pressingiem Warty. Mimo wysiłków gości, Lech miał szansę podwyższyć prowadzenie w 60. minucie meczu, ale Mikael Iszak znowu nie wykorzystał rzutu karnego. To nie jest moja decyzja, ale jestem przekonany, że jeśli Iszak podejdzie do następnej jedenastki, to ją wykorzysta. Lech nie przestraszył tym Warty, która zaczęła stwarzać poważne zagrożenie pod bramką kolejorza. Kajetan Szmyt i Maciej Żurawski uprzykrzali życie Lechitom, ale na posterunku stał Filip Bednarek. Michał Skuraś po meczu wskazywał na błędy, jakie pojawiały się po stronie gospodarzy. Myślę, że w niektórych momentach po prostu byliśmy spóźnieni i się czasem nie zrozumiałem. Na przykład mówię tu już indywidualnie o sobie, bo nie będę mówił o innych zawodnikach. Zabrakło tej komunikacji z Pedro Rebocze czy Joelem Pereira. Na szczęście dla Lechitów Michał Skuraś był tego dnia fantastycznie dysponowany w ofensywie i w 88 minucie dobił Wartę, strzelając 2. gola. Prawda jest taka, że jeżeli masz sytuację na ciężkim terenie, jakim jest stadion Lecha, musisz strzelać. Wtedy jest szansa na to, żeby wywieźć dobry wynik. Jeżeli nie strzelasz jednej, drugiej, trzeciej, no to dobry wynik będzie bardzo ciężko w takim przypadku. Lech gdzieś tam no nie leży nam najbardziej w tej lidze. Szkoda, że dzisiaj nie przełamaliśmy tej złej serii tych wyników, ale mam nadzieję, że nastąpi to już w następnym meczu, że w końcu dojdziemy do tego momentu, że po prostu wyjdziemy na mecz, będziemy skuteczni i wygramy go. W doliczonym czasie gry po faulu Christophera Welde kapitan Adam Zrelak miał jeszcze szansę na bramkę kontaktową dla swojej drużyny, ale Filip Bednarek popisał się fantastyczną interwencją. Tym samym Lech utrzymał czyste konto i w dobrych nastrojach może przystąpić do meczu pucharowego z Fiorentiną.